Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wyzwaniu kas na moim i na chłopaków kanale. Jest ze mną oczywiście Wojtek i Piotrek. Jesteśmy, dzień dobry. Dzień i dzisiaj, moi drodzy, będziemy sobie robić wyzwanie wodne. Wiecie, jest ręka Arielka, gdzie jest Nemo i te sprawy, także... Finding Dory. Are you normal? I am the edge of glory. No. Także słuchajcie, moi drodzy, ja wchodzę w galerię, bo już wybraliśmy sobie simeczkę i dzisiaj zrobimy coś takiego innego, dlatego że dodamy ją dwa razy, żeby pokazać wam przed i po. Takie, wiecie, swoiste zestawienie będzie. Tak. Także, na dzisiejsze wyzwanie, myślę, że idealną osobą, którą będziemy przerabiać, idealnym simem, który się nam pokaże tutaj w pięknej glorii, chwale i sławie, będzie ta pani Ellen. Proszę bardzo, stworzyła ją Olea 98 24... Jezus Maria, lutego. I w opisie jest tylko kas dla Andeca, więc ja chcę sobie panią pobie. Tak. Nie tak, nie zapisana, ja chcę ją pobrać. My już mamy pobraną. Tak. Tylko pamiętaj, że razy dwa. Wiem, że razy dwa, właśnie to czynię. I połącz. Dobra, więc myślę, że będziemy ją zamieniać. Drugą ja będę zamieniał, nie wiem jak wy. Ja też. Ja też. Ellen Spiegelman. Się nazywa. Spiegelman. Tak, jest simką renesansu, proszę bardzo, szybko się uczy, jest dobra i jest schludna. I słuchajcie, jak zawsze kas będzie trwał, w sensie wyzwanie kasowe będzie na czas, będzie to 10-minutowy challenge. No co z tego? Okej, okay, tylko tak chciałem będzie... zwrócić uwagę. No. Będzie 10-minutowy challenge, jak zawsze. Także słuchajcie, możemy sobie przejść powoli do rozbierania. Tak. Tak? Rozbieramy tak, ją? Myślę, że rozbieramy ale ją, ze tak. Wszystkiego, tak? No, z a co, z połowy? Z makijażu, a czy zostawiamy jej piegi, czy nie? Ja myślę, że nie zmieniamy, bo przecież my nigdy nie zmienialiśmy twarzy, w sensie takiej detale i tak dalej, więc to tylko, raczej zostawmy. Ja tylko zawsze zmieniam kolor oczu ewentualnie, no nie? Ja tylko włosy ja i dodatki. No to niech te piegi będą, to będzie taka, wiecie, to będzie taka piana wodna. A? To piana wodna, no co? Widział. No co, no to jest taki dodatek do wody, tak? No co? Jak plankton. Się woda za bardzo utłucze... Jesus Christ. Proszę nie rzucać. Czy wy... Po prostu woda morska otworzyła jej pory. Tak. Czyli słuchajcie, oczywiście kolor, który będzie dominował, jest kolorem niebieskim, jest kolorem teoretycznie też powiedzmy delikatnie białym gdzieś tam, no przenikającym. Trochę zielony, bo wodorosty. Czasem woda jest mętna, wodorosty, tak. Dno oceaniczne. Tak. Muł. Tak, dno, tak, muł. Ale to w sumie też możemy te takie, wiecie, te jak macie rafę koralową. Koralową. Jakieś kolorowe elementy. Kolorowe Król elementy, Karol tak. Kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Ellen będzie władczynią wód morskich, tak? Dobra, Poseidon zaczynamy. I te sprawy. Hey Siri, set timer 10 minutes. Oho, hey Siri. Okej, okay, 10 minutes, I'm counting. Done. I love a good countdown. Done. Jedziemy. Done. Czy ja mogę jedziemy. Liczyć? No jedziemy już. Ale to Wojtek, nie, to nie tak, ja muszę kliknąć start, halo. Ale nie, ona nie, już nie. Ustaliła. Nie interesuje mnie to, włącz normalnie stoper. No ja... O... Nie, nie. Tak, to jest tradycja wyzwania kas. Muszę ją zmienić, teraz wszystko idzie, wiesz, w asystentach domowych, nie? To teraz, wiesz, trzeba jest dokąd czasu. No, licz. Dobrze, Wojtek więc. Będzie mieć HomePoda na biurku i powie po prostu, hej Siri. Tak, za chwilę będzie miał HomePoda na głowie. 3, 2, 1, start! Jedziemy. Incanting. Dobra. Jedziemy, musi oczywiście na swoim incanting. Dobra, ja sobie a czy my razu... robimy też włosy niebieskie? A tak, jak chcesz. Jak chcesz. Ja sobie ustawię kolory zielony, niebieski i biały. Bo wy używacie tej funkcji, czy nie? Nie, nie. Ja nie używam. A ja używam, bo to spoko. Ja też nie. Bo czasem niestety nie ma rzeczy. O! Ja może użyję z tego nowego tego? Czegoś? Bo tam w sumie były takie fajne. Właśnie nie wiem, jakie te wszystkie syrenki mają kolory. No, mają takie dzikie. O, a może syrenki mają czerwony kolor włosów właśnie. To nam nie pasuje. Znaczy, czemu nie pasuje? No, w sumie... Może nawet wziąć różowy, przecież to wiesz. No tak, no. To jest fajne. O, to będzie jako piana morska. Nie ten kolor. Może ja ją zrobię jako taką mokrą? O Boże, jak to brzmi. Nie pasuje mi żaden kolor do niej na razie. Jak to? No nie pasuje mi żaden kolor. No, taką postać wybrałeś. Cicho. No żartowałem, no Boże. Bitchy. Czekajcie, jaką by tu fryzurę jej dobrać w ogóle? Taką, usta. Dam ci usta za swe usta. O. Może taką, czekajcie. Nie pasuje do tego. O, moment. Tutaj nic nie masz w tym. A nie ma tutaj płetw? Nie ma. Nie ma płetw. Kurde, szkoda.
Ej, słuchajcie, mam zagwozdkę. Nie wiem, co jej wybrać na głowę. Nie, te usta się muszą błyszczeć. Tak, totalnie muszą, bo ona jest, wiecie, zroszona jeszcze tam wodą po wypłynięciu na brzeg. Zroszona wodą. Ja myślę, że ona ma szron na... Nie myślisz, że taki warkoczek zwykły? Jakie kozaki! Ty już kozaki robisz? Bo ja zaczynam od stroju. Że, o, to jest dobre. Nie patrzę na głowę po prostu. Mhm. Ja jej to dam. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, ja myślę, że my do tych włosów jeszcze wrócimy u mnie, jak zawsze. I ostatnio był komentarz, że mam nie dawać kreski dolnej, więc tak. Ja jej dzisiaj nie dam. Nie dawać linii wodnej. Nie dawaj tak, kreski jaki dolnej. Ekspert. Jesus. No, świat gości, halo. No tak. To jest kawałek kreski dolnej. Słuchajcie, to będą utopione króliki w Dolinie Amazonki. Kurczę. Czy jechać z taką ekstrawagancją, czy nie? O Jezu, jak ona wygląda? Nie. Mówicie, że nie. Nic mi tu nie pasuje. Mi też nic nie pasuje. Znaczy, to jest chyba najtrudniejszy kolor, nie? Czekajcie, o, może tak? Takie coś o, tak! Totalnie Boże, tak. Jakie paskudne. O nie! Ona wygląda, jakby kiśle zjadła. Dam jej to. I do tego dam jej. Nie. Ja nie mogę wybrać butów. Ten od tyłka strony jedzie. Masz ten problem? Nie. No to skończ. To ty skończ. To ty skończ. Słuchajcie, to jest... Ja jestem w jakimś maraźmie. A ja całkiem chyba okej. Okay. Znaczy nie wiem, i tak pewnie przegram. Chociaż poprzednio wygrałem ja! Jej! Dziękuję. Nawet nie patrzyłem na ankietę. A ja patrzyłem. Co to? A ty w ogóle, cwaniaczku, do First Looka dałeś ankietę, nie wiem czy wiesz. Tak? Ja bym skopiował opis. O Boże. No i ludzie pisali, pięknie Maćku. Ankieta. Prawdę? Tak. Myślę, że wiemy z tych... Ale i tak nie wygrałeś. Ale jak First Look? Jak First Look był w poniedziałek i ja nie kopiowałem opisu w ogóle. Kopiowałeś? Nie. Wpisałem... Mówisz mi, że tak. Nie. No dobrze, no to nie. Czekajcie. Ja wiem, co ja chcę dać. Ja dam jej to, co dałem pani Ziemi. Pani Ziemi. Niebo. Ziemi, niebu, ziemia, tylko gdzie ziemia. To jest? Boże. Jest. Ile mamy czasu, Wojtek? Lom życzenia. To jest, 5 tak, minut. To jest wodorost. Totalnie to jest wodorost. I to tak ma zostać. Jest. Dobra. Górę powiedzmy, że mam. Dobra, ja myślę, że tak zrobię. Czekajcie. W ogóle co ona tu ma? Bransoletki ma? O, Chryste. Tą chcę. O, tak. Albo takie. Nie. O. Nie. Takie, te rękawiczki ale nie pasują. Out. Super, teraz ustawiłem włosy i już mi się... O, mi się Jesus, cały, nie! Cały kom ten zepsuł. Dodatki, naszyjniki, jakieś takie nie, ładne. To odpada, czekajcie. A to tak nie będzie widać. Dobra, lipa. O, czekajcie, coś tu się rysuje. Ta ekstrawagancja jednak jest za duża. Delikatnie się rysuje. Tak, delikatnie się klaruje. Klaro. Tetera. To jest taki bardziej oceaniczny kolor, ale nie będzie miał w dresie robić, chociaż no halo, Maciek. O, jest, da mi to. Chyba, że może biały? Taki dla przełamania? Nie, bo nie. Nie, taki. Ten taki fajny jest, słuchajcie. 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 Jest Louvre. Jest Louvre. Nie, słuchajcie, te usta to je w ogóle totalnie nie pasuje, wygląda tragicznie. A wręcz bym powiedział tragikomicznie. Czy są jakieś ładne klapeczki? Może takiej dać? No ja nie wiem. W sumie dlaczego niestety, nie ma tu cieni niebieskich takich do policzków, czy jak to tam się nazywa. Są. Nie. Mhm. Ale one są takie hardkorowe, że wygląda jakby była po wojsku. No to coś w tym jest. Niegotowe style, to jest to, tu. Oj, dupa Jasia. 3,5 minuty. Dobrze. Ona będzie jak Rose Tretnika, będzie miała klejnot. I będzie takie pup. Okej. Okay. Ewentualnie możemy jej zrobić taką tą. Może i tam coś takiego. Nie, to totalnie odpada, a to też odpada.
Kurde, daj mi taką koszulkę, że nie będzie widać. To też odpada, coś takiego pasującego. Czemu jest tylko jeden kolec w uchu, a nie dwa? Ja się pytam. Co za skandal jest? A, lipa. Jak to ta, takie? No to są dwa, dlaczego to są dwa, a ten jest jeden? Nie! Uuu, to jest ładne. Chcę tego wrócić. Matko boska, ja nie dam rady. Jak to nie dasz rady, Wojtek? Fajne. Nie, chociaż... to są same, tylko że nie na tą rękę. Czemu tych kozaków nie ma niebieskich? Co by tu jeszcze ewentualnie... Nie, ja myślę, że tak zostawimy ją z tym. No dobra, okej, strój. Czy takiej pasuje? Nie, to jest miszmasz totalny, to w ogóle nie pasuje. Lipa. Nie? Nie. Kurczę, coś bym jeszcze jej tutaj dołożył, ale nie mam pojęcia co. A tego nawet nie widać, pod bluzką. Fenomenalnie, Maćku, fenomenalnie. 2,5 minuty? Dobrze. Nine. Nie, wygląda to jak wiś tańczy i śpiewa. Odpada. Czekaj, a może jakiś taki a taki shine bright like a diamond? No, myślę, taki diamond. Like a diamond. Tylko jeszcze jest u mnie bossa, jakby co. Pójdzie boso? Pójdę boso. Tak. Pójdę boso. Nie, te świecące były chyba lepsze. No tak, takie bardziej, takie ocean. To też taki ocean, ale w klapkach ją wysłać? No właśnie, Jezus. Nie mam ją w klapkach i zastanawiam, czy dać jej jakieś inne buty, ale inne by jej nie pasowały. Ja chyba w klapkach nie chcę, w klapencjuszach. O nie! Jak to wygląda tragicznie. Nie, nikt tego nie widział. Do mojej pasują klapki, w sumie. Siłkarze, Piotr, żebyśmy taką podobną, to myślę, że walnę tu, nie? Minuta 30. Ej, ja nie mam tego. Ja nie mam weny. Jak tu nie masz weny? Wojtek! Nie mam weny. To proszę tą wenę odnaleźć. Right now. Ja nie mam weny, jeśli chodzi o całość. Jaka falka. Okay. Najgorsze jest to, że my już, słuchajcie, robiliśmy ten niebieski i teraz... Ciężko jest, bo to jest bardzo podobne. Ja myślę, że chyba tak ją zostawię, słuchajcie. Jest okej, okay. Jeszcze ewentualnie bym coś... Chociaż nie wiem, co by tu jeszcze... A gdzie są tatuaże? Nie pasują. W jakim tym, minuta, bo... równo minuta. Ja nigdy nie wiem, sylwetkę wejdź. W sensie w jej głowę? Kliknij na nią ogólnie i nad gotowymi stylami, jak masz wybór ten. Tam masz sylwetkę i no. tam to jest. A, tu 30 tak. sekund. Ale czemu się to rozebrała u mnie? Przepraszam. Ona się zaraz ubierze, no bo tatuaże daje się na rozebrane ciało. Aha, dobra, no tak. Ile jeszcze? 20 sekund. Dobra. Nie. Ale z niej zrobiłem tatu! Tatu! A ta tam! Ile sekund? No dobra, 15. O, wait. Ja chyba mam taki delikatny z tyłu parcie wystający. Ja myślę, że super. Może nie bardzo. Znaczy, nie. Jest taka natura, tak? Tylko nie wodna, nie. Ale jest natura. No ja chyba też zostawię teraz tak, jak mam. Dobra, mam. Okej, done. Stop! Dobra, no dobra. To mamy. No i dobra, no to teraz tak. Tak wygląda pięknie, cudownie w jednym stroju oczywiście. Te buty, no dobra, już niech są na tym koturnie. Nie wiem, dobra. A teraz porównajmy sobie ją z pierwszą wzorem. Do miniaturki, dzień dobry. Ja potem to zrobię. Ja też. Kurczę. Jest metamorfoza. No jest metamorfoza, ale te włosy, w sumie ten kolor zostawiłem, ten warkocz zostawiłem i tak zostało. Nie, bo zapomniałem o tym. Ja wyślę wam zdjęcie na WhatsAppie. No ja mam też na WhatsAppie zaraz, także... Wyślijcie teraz. I będziemy się, wiecie, nasza nie, first reaction, nie? Nie wyszło mi tak bardzo. Mi też ja nie wiem, spokojnie. Ja w sumie... Czy jestem z siebie zadowolony? Ja nie, bo ciężko jest dobrać... W przypadku nie wiem dlaczego, ale mi na przykład w przypadku niebieskiego koloru było strasznie ciężko dobrać góry do dołu. To cię wysłałem wam, nie wiem. Jak coś, to u mnie to jest ten... pomiędzy niebieskim a zielonym, to jest ten taki, wiecie, morski. O, spoko. Moje czy kogo? Ja jeszcze nie wysłałem. Ja już wysłałem. A moje? Taka. Gdzieś? A teraz mi doszło twoje. Moja jest Wojtek, taka. Jaka bibliotekara! Piotrek. No ja dałem taką, wiesz, taką sea, under the sea, under the sea. Moja to jest po prostu Arielka, która wyszła na ląd. Tak, mnie się kojarzy Piotrka z takim tym my syn, yeah! Tak, Ola Gintrowska, my syn, totalnie. Nie, to mi się bardziej z ISIS-G kojarzy.
Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Oczywiście ankieta jest w opisie filmu u mnie, u Wojtka i u Piotrka. No i co? Byli z nami oczywiście panowie. Byliśmy. Była ich też perspektywa. Także ja myślę, że metamorfoza jakaś jest, tylko że u mnie kolor włosów taki sam został chyba. To mi się wydaje. Nie wiem, ale szczerze tak. To ten taki warkoczek mi się właśnie kojarzy z taką syrenką, arylką, która pływa gdzieś tam pod ziemią. No nie, pod ziemią, pod wodą. No tak. Także no nie wiem, mi się wydaje, że jest całkiem znośnie chyba. No dajcie znać w komentarzu, co na ten temat sądzicie i oczywiście weźcie udział w ankiecie. Także zobaczymy. Tak. Także my was buziakujemy, ściskamy lowki, kiski i do następnego odcinka. Także trzymajcie się, cześć i pa pa! Pa.